Grzybów Zdroje to impreza organizowana wspólnie przez gminę Polanica Zdrój, Teatr Zdrojowy, Centrum Kultury i Promocji oraz Nadleśnictwo Zdroje. Choć w tej edycji okazy grzybowe nie dopisały, to jest jeszcze szansa na ich wysyp w tym sezonie. Mieliśmy kilka naprawdę mokrych, deszczowych dni. Teraz temperatury mają wzrosnąć i to są właśnie te warunki, które grzyby do wzrostu swojego lubią najbardziej. Także myślę, że najbliższe dni pokażą, te grzyby się pokażą po prostu. No i też zobaczymy to po licznych osobach w lesie, bo to jest u nas największy. Jeśli jest bardzo dużo samochodów, bardzo dużo ludzi, spotykamy ich na wszystkich drogach naszych leśnych, to oznacza, że grzybów jest dużo. Także spodziewamy się tego w najbliższym czasie. Ja ostatnio troszkę mniej zbieram, ale kiedy zbierałem, naprawdę zawsze były te miejsca, w których wiedziałem, że jeśli tam pójdę, grzyba na pewno znajdę. U nas to są okolice Bobrownik, Czarny Asfalt tak zwany, czyli powiedzmy sąsiedztwo Parku Narodowego Gór Stołowych. I to są takie koronne miejsca, gdzie zawsze te grzyby można znaleźć. Natomiast na pewno każdy ma swoje ulubione, sprawdzone miejsce. To jest pewnik. To już piąta edycja Grzybów Zdroje. To jest przykład fantastycznej współpracy z Nadleśnictwem Zdroje, która przez cały rok trwa, ponieważ organizujemy wiele wydarzeń z nimi, a Grzybów Zdroje jest jakby taką wisienką na torcie. Tegoroczna edycja wydarzenia dzięki sprzyjającej pogodzie mogła odbyć się na zewnątrz w pięknych okolicznościach przyrody w Polanickim Parku Szachowym. Nasza przepiękna muszla jest w remoncie, co uczyni ją jeszcze piękniejszą. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Przenieśliśmy się do Parku Szachowego, ale wydaje nam się, że to jest doskonałe miejsce do organizacji tego typu wydarzeń. Jest pięknie, miło, jest z nami bardzo dużo ludzi. Pomimo małej ilości grzybów w lasach, niektórym udało się zebrać naprawdę ładne okazy. W tym roku do konkursu zgłosiło się tylko 3 uczestników. Zwyciężyła Wiktoria Iżyk ze Starkowa, która z pomocą taty przygotowała makietę prezentującą wymarzony ogród pełen grzybów. Na mojej makiecie tutaj są grzyby, tutaj jest kur, to są kurki, to jest podgrzybek, to jest... To są podgrzybki, a to są prawdziwki. Pomagał mi w tym mój tato, a tutaj ten domek jest zbudowany z liści i z gałązek, a tutaj ten most jest zbudowany też z kawałków drewna i patyczków i też tutaj jest ten sznurek. W tym roku zrobiłem 17 kilometrów, żeby nazbierać pokosza. Dominowałem przed nim prawdziwki i kurka, tak zwany pieprznik jadalny. Na jakim terenie zbierał pan grzyby? Szczytna, okolice Bobrownik. Zdecydowanie więcej zgłoszeń trafiło do konkursu na nalewkę z darów lasu, m.in. sosen czy jeżyn. Najlepsza okazała się pani Honoraty Klejman z Koła Gospodyń Wiejskich Woli Bożanki, które przygotowały w tym dniu także pokaz kulinarny, dzieląc się przepisem na grzybowy pasztet i paszteciki. Sporym zainteresowaniem zarówno wśród młodszych, jak i starszych cieszyły się stoiska edukacyjne Nadleśnictwa Zdroje z quizami, konkursami popularyzujące kulturę leśną, a także stoiska wystawiennicze produktów regionalnych. Cenną lekcję o grzybobraniu wygłosiła pani Anna Piskosz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku.